Inga Marciniak, dobry wieczór. Jak zwykle o tej porze zapraszam Państwa na prognozę pogody. W Hiszpanii trwa fala upałów. Z powodu wysokiej temperatury między 9 a 11 lipca zmarło 51 osób. Najbardziej doświadczonymi tropikalną aurą wspólnotami autonomicznymi Hiszpanii są Andaluzja, Kastylia i Leon, Estremadura, a także Galicja. W ciągu ostatnich dni maksymalne temperatury powietrza oscylowały tam na poziomie 42-45 stopni. W środę termometry pokazały w Sewilli właśnie 45 stopni. U nas też będzie gorąco, ale nie aż tak. Pogodę kształtuje klin wyżowy z centrum nad Wyspami Brytyjskimi, a z zachodu napływa do nas umiarkowanie ciepła i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego, która przyniesie nam deszcz. Zobaczmy szczegóły. W nocy jeszcze pogodnie, z temperaturą od 10 stopni na południu kraju po 12 w przeważającej jego części. W naszym województwie noc spokojna, bez opadów, na termometrach maksymalnie 12 stopni, wiatr powieje maksymalnie do 16 km na godzinę. A w ciągu dnia pogoda mieszana, w ciągu godzin porannych pogodnie, z każdą kolejną godziną pogoda będzie się pogarszać. Tych chmur deszczem najwięcej będzie w Polsce zachodniej, centralnej oraz wschodniej. Przez wiatr i chmury temperatura odczuwalna będzie niższa. Najniższa wartość na Pomorzu Zachodnim, tutaj 16 stopni, najwyższa między innymi na Podkarpaciu, tutaj 20 stopni. A więc w ciągu dnia słońce nawet zagrzmi w części południowo-wschodniej, pojawi się deszcz, a wiatr dalej będzie obniżać nam tę temperaturę odczuwalną. W naszym regionie podobnie. Możliwe krótkie chwile ze słońcem w tych godzinach porannych, przelotny deszcz, a na północy nawet zagrzmi. Aura nie będzie sprzyjać dobremu samopoczuciu. Temperatura wyrównana 19 stopni, ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Dla alergików to trudny moment. Jeżeli planujecie Państwo spacer, to zalecamy go w godzinach wieczornych. Poziom pylenia zarodników grzybów, bylicy i pokrzywy jest naprawdę wysoki. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej, słońce na niebie ponownie zagra pierwsze skrzypce. Niedziela i poniedziałek z optymalną temperaturą 22-24 stopnie, natomiast już we wtorek ma być upalnie. I tym miłym akcentem żegnam się z Państwem, życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.